Obserwując najnowsze trendy w branży gier, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że duże firmy coraz częściej celują w nostalgię graczy. Remake'i, remastery oraz powroty znanych marek są skierowane przede wszystkim do starszego grona graczy, ale jednocześnie przybierają nowoczesną formę, aby były bardziej przystępne i atrakcyjne również dla nowego pokolenia, które z klasykami nie miało nic do czynienia. Czy Dead Rising Deluxe Remaster to rzeczywiście podróż w przeszłość z nowoczesnym zacięciem? Odpowiedź brzmi i tak, i nie. Zapraszam Was do obejrzenia filmu, który nie jest klasyczną recenzją, lecz jej namiastką wraz z moimi osobistymi spostrzeżeniami i uwagami, które mogą okazać się przydatne podczas ewentualnego zakupu gry. Zaczynajmy. This, my friend, is hell. Hordy zombie i mnóstwo narzędzi do ich eksterminacji to gwarancja dobrej zabawy. Tak mógłbym określić w jednym zdaniu, czym jest Dead Rising. Gra, którą kreowano jako śmieszkowy, sandboxowy symulator apokalipsy zombie. I mimo tego, iż wiele się tutaj zgadza, nie do końca jest tak faktycznie, gdyż mimo czarnego humoru, gra stawia momentami na poważny ton, szczególnie podczas prezentacji wątku głównego, zwłaszcza w drugiej połowie gry. Bohaterem gry jest Frank West, wolny strzelec i fotoreporter, który w pogoni za sławą trafia do małego miasteczka w Colorado, gdzie centrum handlowe jest główną atrakcją lokalnej społeczności. Szybko wychodzi na jaw, że miasteczko zostało odizolowane przez wojsko z powodu tajemniczej infekcji, która zmienia ludzi w żywe trupy, a te, nawet po śmierci, tłumnie ciągną do galerii. Jako zdeterminowany dziennikarz Frank ma zamiar odkryć prawdę, która stoi za apokalipsą zombie, a my możemy mu w tym pomóc. As long as you're not dead, Fred, it's Frank. Frank West. Remember that name, because the whole world's gonna know it in 3 days. I właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa przygoda. Tryb 72 godzin to wyścig z czasem, który stawia przed nami wyzwanie poskładania fabularnych elementów w spójną całość, prowadząc tym samym do wielkiego finału. Jednak zanim to nastąpi, czeka nas intensywna eksploracja centrum handlowego, odkrywanie jego ukrytych zakamarków, poszukiwaniu sekretów, miksowania jedzenia dla zdobycia pasywnych korzyści oraz zbieranie gadżetów i przydatnych broni, a tych jest pod dostatkiem. Do obrony możemy wykorzystać niemal wszystko. Od zwykłej deski, ławeczki czy reklamowego baneru, aż po katany, karabiny maszynowe czy wyrzutnie rakiet. Jednak ogromna szkoda, że nie wprowadzono możliwości majsterkowania. Zdaję sobie sprawę, że jest to zarezerwowane dla przyszłych odsłon Dead Rising, ale byłby to odważny krok ze strony twórców i drobna, mało inwazyjna zmiana, aby móc tworzyć improwizowane bronie. Frank to nie złota rączka czy mechanik, ale proste rzeczy jak kij z gwoździami mógłby nam złożyć. Im więcej zombie pokonamy, tym silniejszy stanie się nasz bohater. Z każdym zdobytym poziomem zwiększamy pasek zdrowia oraz odblokowujemy nowe umiejętności, takie jak szarża czy przerzucenie przeciwnika przez ramię. I to nie koniec. W różnych zakątkach centrum handlowego można znaleźć przydatne magazyny, które trzymane w ekwipunku oferują pasywne premie. Aby szybciej zdobywać doświadczenie, możemy również robić zdjęcia, co pozwoli nam na zdobycie dodatkowych punktów w rozmaitych kategoriach, takich jak horror, dramat czy brutalność, w zależności od postaci, nietypowych przedmiotów czy unikatowych wydarzeń, które uchwycimy w obiektywie aparatu. Im bardziej szalona fotografia, tym więcej punktów. Jak mawia klasyk, walcz z nieumarłymi, ale drżej przed żywymi, gdyż na skutek epidemii niektóre osoby postradały zmysły. Szaleńców jest pełno, każdy z nich jest unikatowy i za wszelką cenę będą dążyć do unicestwienia naszego bohatera, ale w całym tym zamieszaniu pomiędzy zadaniami głównymi, Otis, niczym Preston z Fallout 4, daje nam znak o ludziach, którzy potrzebują faktycznie naszej pomocy. Down into the mall, are you? I wouldn't do that if I were you.
Na całe szczęście wyłącznie od nas zależy, czy im pomożemy, ale jak już do tego dojdzie, trzeba ich bezpiecznie eskortować do kryjówki, co bywa momentami upierdliwe. Są ci, którzy chętnie wezmą broń do ręki, aby się bronić, ale i znajdą się tacy, których trzeba nosić lub poprowadzić za rękę. Zawsze istnieje możliwość wyręczyć im jakiś przedmiot, za pomocą którego będą sprawniej przedzierać się przez tłumy umarłych lub dzięki jedzeniu odnowią sobie pasek zdrowia. Niestety potrafią utknąć na jakiejś przeszkodzie, omyłkowo zaatakować się wzajemnie, czy zostać daleko w tyle, gdy czas nagli. Mimo tego, że względem wersji z 2006 roku misje eskortowe tutaj idą sprawniej, tak wciąż czuć, że momentami robi się to na siłę, aby tylko zyskać kilka punktów więcej. Prawdziwe wyzwanie dla łowców osiągnięć. Wspomniałem już o elemencie presji czasowej, która odgrywa kluczową rolę w fabule. Aby odkryć kanoniczne zakończenie, najpierw musicie rozwiązać tajemnicę stojącą za epidemią zombie. Jednakże, by to osiągnąć, musicie być w określonym miejscu w centrum handlowym o wskazanej godzinie, co pozwoli na postęp fabuły. Jeśli tego nie zrobicie, Frank nie dowie się prawdy, co sprowadzi was do alternatywnego zakończenia, gdzie kończy się gra. Dla niektórych graczy to może być istotny mankament, podczas gdy dla innych stanowi dodatkową motywację. Dla tych, którzy dowiozą wątek fabularny do końca, czeka nagroda po przejściu gry, gdyż odblokujecie tryb przetrwania, który umożliwi wam swobodne eksplorowanie centrum handlowego oraz testowanie swoich umiejętności w masowej eksterminacji zombie. Jeśli chodzi o dźwiękowienie, zaszło wiele istotnych zmian. Przede wszystkim poprawiono dialogi w scenkach przerywnikowych, a postacie poboczne zyskały swoje głosy. W oryginale, gdy podchodziliśmy do NPC-ów, na ekranie pojawiały się jedynie napisy u dołu ekranu. Teraz, dzięki tym poprawkom, postacie zyskały charakter, a wraz z rodzimą lokalizacją idzie lepiej je zrozumieć. Soundtrack składa się zarówno z klasycznych utworów, jak i nowych kompozycji z innych growych serii Capcom, gdzie istnieje możliwość zmiany utworu w tle, m.in. w momencie przebrania Franka przy pokaźnej szafie dostępnych dla nas kostiumów. Choć w trakcie eksploracji galerii słychać tło muzyczne, to często mało zwracamy na nie uwagę. Najistotniejszą zmianą jest szata graficzna, której skok jakościowy w porównaniu do Dead Rising z Xbox 360 jest znaczny. Choć scenki przerywnikowe zostały przeniesione w całości, to ich estetyka dorównuje przynajmniej poziomem tym z Resident Evil 2 Remake. Obie gry korzystają z tego samego silnika graficznego R-Engine, a w tej kwestii trudno się do czegokolwiek przyczepić. Grafika jest szczegółowa, z mnóstwem detali, chociaż podczas wędrówek w większych lokacjach czy wśród hord zombie można odczuć spadki płynności. Przenikające się obiekty to już standard w branży, ale duża liczba opcji graficznych dostępnych na PC pozwala każdemu na łatwe zoptymalizowanie ustawień do własnych potrzeb. Na sam koniec zostawiam was planszą, gdzie znajdziecie zalety, jak i wady oraz kilka porównań względem klasyka. Podsumowując, Dead Rising Deluxe Remaster to wciąż fajna piaskownica, w której można się dobrze zabawić, lecz nie pozbawiona bolączek klasyka. Dla tych, którzy zagrywali się godzinami na Xboxie 360 i mają ochotę ponownie skopać tyłek kilku zombiakom, remaster, który aspiruje nawet na remake, nadal zasługuje na polecenie, o ile nie oczekujecie rewolucji. Jednak czy naprawdę warto wprowadzać zmiany w czymś, co kiedyś sprawiało tyle radości? W sumie na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie, gdyż co człowiek, to inne oczekiwania, tym bardziej, że gra zrywa ze stereotypami i jest ocenzurowana w niektórych momentach, gdzie dekapitacje, zniewolenie oraz tryskająca posoka jest ok, przy zakazanych
tych pikantnych fotkach kobiet, które wciąż można spotkać w dwuznacznych pozycjach, ale nie uzyskasz punktów za fotografię jak w oryginale. Znak czasów czy zbytnia przesada? Tak czy inaczej, osobiście sugeruję, aby osoby poszukujące gry z zombiakami poczekały na obniżkę ceny Dead Rising Deluxe Remaster. Natomiast jeżeli nostalgicznie wspominasz oryginał i nie straszne ci drobne zmiany, Deluxe Remaster jest przeznaczony dla ciebie. Dziękuję za waszą uwagę oraz naszym patronom za wsparcie. Specjalne podziękowania kieruję do Capcom Polska za klucz do gry, dzięki któremu mogłem na chwilę cofnąć się w czasie. Pamiętajcie, by śledzić nasze pozostałe media społecznościowe, a na mnie już pora, gdyż wracam do centrum handlowego na drobne zakupy. Do usłyszenia, rezydenci zła.